Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. Jestem oczywiście nieumalowana, gdyż wróciłam z pracy. Za chwilę nagram Wam filmik i znowu lecę do pracy, do drugiej pracy. Także w międzyczasie, jak widzicie, staram się nadganiać w miarę YouTube. Słuchajcie, pokażę Wam w tym momencie, co do mnie przyszło z Shein. Pokazywałam Wam to wczoraj na Instastory, na Instagramie. Ja się troszeczkę odsunę. Może wtedy też nie będzie taki problem ogólnie z zoomem. O, wszystko chyba widać, mam taką przynajmniej nadzieję. Dobra, pokażę Wam, co tym razem wybrałam sobie ze strony, ze sklepu Shein. Mam nadzieję, że znowu Was będę mogła czymś może trochę zaskoczyć, może trochę zainspirować. Pierwsza rzecz ze sklepu Shein tym razem to rzecz taka. Nie wiem, co to jest, kompletnie nie pamiętam. Nie wiem. Wiem, że jest w rozmiarze M, bo jest to napisane. Już wiem, ale czad! Ojej, M będzie chyba za małe. Słuchajcie, mogłam wziąć większe. Taka bluza, słuchajcie, ale jest genialna. Fajnie wykonana, taka leciutka bluza z takim fajnym fluffy tutaj. Ręka, na rękawku z takim futerkiem. Także z napisem Honey, także Monia. Będę miała na klacie normalnie. Dobra, rzecz kolejna, jest to kurtka. Zamówiłam sobie jedną większą, jest to rozmiar XL. Jak wiecie, ja ostatnio czerwoną zamówiłam L-kę, ale właśnie teraz postanowiłam, że zobaczę jeszcze sobie większy rozmiar. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie dużo za duża. Kolor wybrałam musztardowy. Fajnie się składa, że dzisiaj akurat mam też musztardową bluzę na sobie. I zobaczymy, czy ona nie będzie na mnie za duża. Świetne są te kurtki, wykonane są fantastycznie. Ja Wam powiedziałam, że mam deficyt kurtek, więc u mnie teraz kurtka za kurtką będzie chyba leciała podczas współprac. Bo naprawdę, po pierwsze mi się bardzo przyda, po drugie, no jestem w stanie Wam pokazać. Poczekajcie, muszę aż zobaczyć. No, będzie taka na styk Wam powiem, kurczę. I patrzcie, czerwona jest L-ka i jest dobra, a tu widzę, że wziąłam XL. I nie wiem, czy to teraz, nie wiem, od czego zależy, ale jest taka. Zobaczcie. Kolor mi się bardzo podoba. Uwaga. Ma takiego fajnego miśka, słuchajcie, pod spodem. Czekajcie, muszę się zapiąć. Nie mam mojej czerwonej, bo akurat pożyczyłam. Dobra. I widzicie, wcale nie ma jakiejś drastycznej, słuchajcie, różnicy. Może gdzieś, nie wiem, wydaje mi się, że na w pół centymetrze. Tak wyglądam w tej kurtce. Ma ona kaptur. Tak się prezentuje. Ja uważam, że jest świetna, bardzo mi się podoba. Nie, jest faktycznie, jest taka luźniejsza, jest troszeczkę większa. Czuję gdzieś tam w centymetrze. Jest ona takiej długości, także zakrywa pupę, co jest naprawdę super. Możecie sobie ścisnąć tutaj ten sznureczek tutaj w pasie. No i jest naprawdę fajna. Bardzo, bardzo mi się podoba. Bardzo fajny jest ten misiek, jest bardzo ciepła. I podoba mi się też tutaj właśnie ta podszewka taka w rękawach. Ona jest taka, taka śliska, atłasowa. Super. Bardzo, bardzo mi się podoba. Ja Wam te kurtki serdecznie polecam, bo są naprawdę genialne. Plus jeszcze zniżeczka ode mnie. Myślę, że fajna sprawa. Także to jest kurtałka. Czekajcie. Muszę sobie tu położyć. Teraz przymierzymy sobie. Uwaga, rozbieramy się na wizji, znowu. Idę właśnie jeszcze we wtorek, słuchajcie, na paznokcie. No, idę sobie przedłużyć na formę do kumpeli pazury. Ja cały mój zestaw odsprzedałam, więc nie mam jak sobie zrobić. Pożyczać nie będę, bo to nie wypada. Skoro odsprzedałam, to odsprzedałam i idę właśnie we wtorek na pazury. Także przedłużę sobie normalnie, a później będę sobie tylko malować, bo jednak boję się, że moje się tutaj w robocie pouszkadzają troszeczkę. Od środków chociażby czystości na kuchni. Także nie dość, że jest jedno sprzątanie, to jeszcze w tej pracy też sprzątanie, to już jest za dużo na moich naturalnych paznokci. No i zobaczcie. Nie, no jest spoko. Nie muszę większej. Wydawało mi się, że będzie taka jakaś mała. Nie jest mała. Jest ok. Jest ok, nie muszę brać większej. Oj, coś czuję, że chyba będzie to taka moja trochę ulubiona. Bardzo mi się podoba kolorystyka. Fajna, że jest, ona nie jest ciepła, to nie jest ciepła bluza, to nie jest nic na zimę, takiego wiecie, o, to jest tylko taki dodatek właśnie tutaj, jeden z cieplejszego jakby elementu na tej bluzie, ale kolorystycznie, krój, wszystko bardzo mi się podoba, zobaczcie, to są te rękawki,
Są one bardzo fluffy, strasznie mi się podobają takie futerkowe. Tu jest delikatny napis, oczywiście ja mam na czarnej koszulce, więc coś tam może prześwitywać. Więc najlepiej na przykład wziąć to sobie na biały basic lub na zwykły stanik. Czekajcie, związuję włosy. Super, bardzo, bardzo mi się podoba. Naprawdę bardzo. Kurczę, świetna jest. Bardzo się cieszę z tego zakupu. Linki oczywiście Wam wszystko wkleję. Czy coś jeszcze jest drugim? Tak. Wkleję Wam oczywiście, ale się zrobiło ciemno. Słuchajcie, i chyba pada znowu. No. Czekajcie. Nie jest ten materiał taki elastyczny. Nie rozciąga się nie wiadomo jak. Widziałyście, zresztą jak głowę wkładałam. Nie jest to elastyczne, więc MK to jest taki, widzę, to jest SM. Jeżeli ktoś nosi rozmiar 40, to jakby wydaje mi się, że to już nie wejdzie. Rzecz trzecia z mojego zamówienia. Coś niebieskiego. Wiem, że jakiś golfik chciałam niebieski, ale ja już nie pamiętam, słuchajcie. Nie pamiętam. Rozmiar M. Rozmiar M. Nie wiem, postaram się. Ja w sumie mogłabym Wam tymi chyba numerami tu pisać. Ja już sama nie wiem, czy linkami, czy numerami. Może numerami. No zobaczymy. Nie wiem. Dobra, uwaga. Widzę, że nie jest mały, więc fajnie. W sensie, że nie będzie mały chyba. Jest metka Shein, co już mi się podoba. Jest, ale ciepły. Ale ciepły, ale fajny będzie. Czat, uwaga. Jak fajnie pachnie. Nie cierpię golfów, tak, swoją drogą, ale jeden chciałam golfik. No, widzę, że mógłby być na długość dłuższy. Ja nie lubię krótkich takich. No, jest krótki, jest taki do pasa. Rękaw ma dłuższy, ale na zdjęciu też tak było. I pomyślałam, że jeden golfik mogę mieć, dlaczego nie? Ale ciepły. Ładny kolor, fajnie będzie podbijać moją tańczówkę oka w tym świetle. Nie wiem, czy tutaj dobrze widzicie. Jestem nieumalowana, więc jestem też blada. Jak ściana, słuchajcie. Ok. No, więc golfik wygląda tak. Ma długie rękawy, naprawdę długie, fajnie. Tu jest taki dość krótki, bo jest taki do pasa. Ja sobie oczywiście będę go jeszcze podciągać na dół. Mam tutaj dłuższą koszulkę, jak widzicie. Tutaj właśnie, tu mam ogólnie biodra. Więc on jest taki na biodra. Nie wiem czemu, ale tak jakoś pachnie czymś. No, także tak wygląda rzecz kolejna. Bardzo się z niego cieszę. Ja sobie go brałam z zamysłem właśnie na taki zimniejszy dzień. I tutaj jakieś tylko ozdobna jakaś, nie mam akurat łańcuszka żadnego, ale łańcuszek, coś takiego dłuższego, wiszącego, naprawdę będzie fajnie wyglądać. Także dajcie mi znać, jak Wam się podoba. I rzecz ostatnia to jest kolejna kurtka, tym razem czarna. Wybrałam jeszcze czarną kurtkę, tym razem w tym samym rozmiarze co czerwona. Uwaga, czarna, taka, zaraz zobaczymy, jak ona będzie leżała, bo to jest właśnie rozmiar mniejszy, to jest właśnie L-ka. Ta jest w rozmiarze L, widzicie, czyli mój jest rekomendowany M, a jednak w kurtce, jakbym wzięła M-kę, to sorry, ale miałabym jednak za małą, bo tu jednak wzięłam L i ta kurtka wygląda tak. Widzicie, rękawy już widać, że są dość krótkie, bo są dość krótkie i to jest L-ka. Także jakbym wzięła M-kę, to już w ogóle byłoby za krótko. Tak ona wygląda. Tu są właśnie te sznureczki. Znowu jest zatyłek, jest czarna. Chciałam czarną, jedną taką uniwersalną, do wszystkiego pasującą, z kapturem. Tutaj musi się wszystko, wiadomo, poukładać, także to sobie tutaj dopracuję. No i to prezentowało moje teraźniejsze zamówienie z Shein. Moja opinia, ze wszystkiego się cieszę. Naprawdę. Nie mam do czego się przyczepić. Jeżeli już bym miała, słuchajcie, to o długość tego gofla. O długość tego gofla, czyli golfu. Dlatego, że mógłby być minimalnie, dosłownie o 2 cm dłuższy w pasie. Ja nie lubię takich kusych. Znaczy on nie jest kusy, no ale bez koszulki musiałabym go podciągać w dół, żeby mieć plecy zakryte. O to mi chodzi. Także ogólnie jestem mega zadowolona, wszystko jest fajne, bluza jest świetna, jest akurat, kurtka i XL-ka jest dobra i ta L-ka. W XL-ce jest o tyle lepiej, że rękawy dłuższe, w tej są krótsze, ale jak zwykle ja pewnie i tak będę chodzić w rękawicach zimą, także super, kurtki Wam polecam serdecznie. Tu jest jeszcze właśnie misiek, one są fantastyczne,
Bardzo ciepłe, bardzo fajne, bardzo wygodne, do wszystkiego w sumie pasujące, jeżeli chodzi o kolor, na przykład czarny, teraz hit sezonu, kolor musztardowy. Także ja Wam bardzo serdecznie polecam, odsyłam Wam, oznaczycie, wkleicie jakieś tamkolwiek zdjęcie, albo nawet po prostu w Insta Story, czy nawet mi prywatnie, ale właśnie z oznaczeniem mnie, żebym gdzieś tam się znalazła, zobaczyła. Będzie mi bardzo miło, bo tak jak mówię, ja z każdej współpracy będę chciała osiągnąć taki cel, aby po prostu mieć dla Was jakieś rzeczy na rozdania. Bardzo chciała, no ale do tego potrzebna jest interakcja, czyli po prostu jak pozamawiacie sobie jakiekolwiek rzeczy, inspirując się moimi, no to wtedy sklep być może nam da taki przywilej. Bardzo bym chciała. Także ja jestem mega zadowolona, jestem tutaj troszeczkę przejaśniona. Generalnie ten sweterek jest prawie taki jak tu, ale widzę, że na przykład na twarzy jestem bledsza, tutaj nie jestem aż taka blada, więc nie kumam, o co chodzi, ale jestem mega zadowolona, mogłabym teraz tak sobie siedzieć, tak o właśnie, ale niestety muszę się zbierać do pracy, muszę sobie jeszcze wyprasować uniform. No, już 14, ja na 16 idę, a jeszcze muszę zrobić dzieciom obiad. No, także trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was bardzo gorąco i cieszę się mega z mojego zamówienia i bardzo Wam gorąco polecam każdą z tych rzeczy. Linki postaram się i zdjęcia dodać Wam na koniec filmu lub w opisie pod filmem. Trzymajcie się cieplutko. Buziaki. Pa!